która nagrywa. You audio guys, I apologize. W książce Życie Jezusa w rozdziale 14, zatytulowanym Ostatnia Wieczerza, pierwszy lub drugi akapit, siostra White pisze, że Jezus stał na pograniczu dwóch systemów gospodarczych, z których pierwszy przez 4000 lat wskazywał na, mowa o systemie ofiarniczym, krzyż. Innymi słowy, symboliczne baranki, które składano w ofierze przez 4000 lat, wskazywały na śmierć Chrystusa, który jest tym prawdziwym barankiem. Ja zawsze czytałem i mówiłem sobie, no cóż, około 4000 lat. 100% nasi pionierzy wierzyli w Wielki Tydzień naszej historii. Słyszeliście o Wielkim Tygodniu Historii? Wielki Tydzień Historii mówi, że mamy okres 7000 lat historii, które Bóg wyznaczył na czas trwania Wielkiego Boju. 6000 lat na ziemi, a po nich 1000 lat w niebie. To jest ten Wielki Tydzień Historii. Wiele z tych praw ceremonialnych Starego Testamentu zapowiadało ten Wielki Tydzień Historii. Na przykład, ziemię będzie się zasiewać przez 6 lat, a w 7 pozostanie w uśpieniu. To jest zapowiedź tego Wielkiego Tygodnia Historii. Są też inne zapowiedzi, takie jak jubileusz system, który także symbolicznie wskazywał na przyszłość. Im więcej na ten temat studiujemy, tym bardiej zdajemy sobie sprawę z tego, jak doskonale opisuje on cały plan zbawienia. No to zastanówmy się na chwilę. Ale jeżeli krzyż miał zakończyć okres 4000 lat, o którym jest to mowa, nieprawdaż to Jezus stał w miejscu podziału. Następnego dnia miał być zabity. Stał w punkcie podziału dwóch systemów gospodarczych, które przez 4000 lat wskazywały na krzyż. Gdzie się znajdziemy, jeżeli od krzyża odliczymy wstecz 4000 lat? Kiedy Jezus umarł? W 31 AD. Jeżeli teraz cofniemy się 4000 lat, to co uzyskamy? Rok 31. Rok zerowy był przypuszczalnie od stworzenia, a Jezus umarł w roku 31. Więc jeżeli cofniemy się 4000 lat, to uzyskamy rok 31. Zgadza się? Tak więc system ofiarniczy rozpoczął się 4000 lat wcześniej. Nie czytamy, że w przybliżeniu, ale że dokładnie 4000 lat. Innymi słowy, Jezus umarł w przybliżeniu we właściwym dniu. Nieprawdaż. On zmarł dokładnie we właściwym dniu, dniu Paschy, i całkowicie wypełnił prawo. Jeżeli system ofiarniczy rozpoczął się 4000 lat wcześniej, to oznaczało to rzecz następującą. Może niekoniecznie to Was poruszy. Grzech pojawił się na ziemi około 31 roku, licząc od stworzenia świata przez Boga, ponieważ system ofiarniczy rozpoczął się wraz z pojawieniem się grzechu. Sam Jezus zabił pierwszego baranka, nieprawdaż? Tak więc Adam i Ewa, 31 lat w ogrodzie Eden, dopuszczają się grzechu. Rozpoczyna się system ofiarniczy. Dokładnie 4000 lata później umiera Jezus, wypełniając prawo. Zegar zaczyna tykać. W tym momencie dano szatanowi dokładnie 6000 lat z okresem 1000 lat, które pozostawiono w niebie. Co to więc oznacza? Ile lat pozostało na tej ziemi? Po ofierze krzyża. Dwa? I dokąd to sięga?
No, 31 dodać 2000, 2031 rok. Starszy zboru Reed nie wyjaśnia tego zbytnio, gdyż nie chce prawdopodobnie otrzymać etykiety osoby, która ustala daty. Oczywiście, można ustalać daty, bo jest to tylko zewnętrzne ograniczenie. Biblia mówi, że Jezus skróci wszystko w sprawiedliwości. Tak więc to z pewnością nie będzie rok 31, gdy Jezus powróci. To będzie jeszcze wcześniej. Ale 31, to znaczy 2031, jest zewnętrznym ograniczeniem ustalonego okresu czasu. Maksymalny ustalony na Ziemi dla tego wielkiego boju okres to 2031. W przybliżeniu. To, co ważne, to zasadniczy okres czasu. Żyjemy w czasach ostatniego pokolenia, a Jezus nie powróci po roku 2031. Przyjdzie przed tym rokiem. Ile? Nie znamy dnia ani godziny. Czy możemy się dowiedzieć z wyprzedzeniem? Tak, przecież Biblia mówi, że On skróci bieg historii. Co to wam da, jeżeli będziecie wiedzieć, że to jest ostatnie pokolenie? Nagle przynajmniej ci mloci uświadamiają sobie, że nigdy nie przejdą na emeryturę. Mi za rok stuknie 50. Oczekuję, że będę wśród żywych. Ryszardzie, ty masz 70 parę lat? Technicznie rzecz biorąc, powinieneś żyć w 2031. Przynajmniej mógłbyś. Cieszysz się dobrym zdrowiem i nie ma powodu, dla którego nie mógłbyś żyć za 20 kilka lat. Uważam, że nikt z pozostałych wśród nas tutaj nie przewyższa cię wiekiem. Spotkałem w Stanach Zjednoczonych mężczyznę w wieku 102 lat. Uścisnął mi dłoń, miał już niezbyt dobry wzrok i mówi: bracie Gates, chcę ci powiedzieć, że Pan mi objawił, że powróci za mojego życia. Nie mogłem się z nim spierać. Ja też w to wierzę. W ubiegłym roku rozmawiałem z pewną panią, najstarszą osobą żyjącą na tej ziemi. Miała 126 lat. Na wyspie Dominikańskiej. Przeprowadziłem z nią tam wywiad. Była francuską, niewolnicą na wyspach. Musi się pani czuć samotna, mówię do niej. Wszyscy pani przyjaciele pewnie już odeszli. O nie, nie. Po drugiej stronie ulicy mieszka Jane. Ma 116 lat. Co oni tu jedzą, pomyślałem. Ryby, które mają jakiś specjalny tłuszcz? Tak czy owak, przyglądamy się ostatniemu pokoleniu. Już od lat mówię, że to jest ostatnie pokolenie nie dlatego, że mogę usiąść i to udowodnić, ale dlatego, że Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 16 rozdziale. Potraficie odczytywać zjawiska meteorologiczne? Wy, obludnicy, a nie wiecie, jak odczytywać znaki czasu? Czy jako adwentyści dnia siódmego nie jesteśmy trochę obludni? A większość adwentystów dnia siódmego nie wierzy, że Jezus przychodzi wkrótce. Skąd ja to wiem? Stąd, jak spędzają swój czas. Możesz mówić, co chcesz, ale ja ci powiem, czy wierzysz, czy nie, na podstawie tego, jak spędzasz czas i wydajesz pieniądze. A zatem nie jesteśmy gotowi, aby dokończyć dzieła, które mamy do wykonania. Tak więc nie mamy poselstwa Eliasza. Faktycznie, to nie wiem, czy zauważyliście, istnieją obawy, aby nie drażnić smoka. A więc w wielu naszych stacjach telewizyjnych i innych oraz za kazalnicami na całym świecie, ale istnieje silny nacisk ze strony Rzymu i rządu Stanów Zjednoczonych wraz z Rzymem, aby być ostrożnym w tym, co się mówi. Nie głoście pewnych rzeczy, ponieważ nie patrzymy przychylnie na tych, co źle mówią o innych. I rzeczywiście, w Australii i Kanadzie nie można dzisiaj głosić swobodnie pod groźbą kary więzienia. Zatem nadchodzą czasy, kiedy Stany Zjednoczone będą wywierały presję na inne kraje, aby uważali na to, co się głosi. Ponieważ jeśli się głosi rzeczy niewłaściwe, można być oskarżonym o głoszenie nienawiści i tak dalej.
Jesteśmy Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego i wierzymy, że Jezus wkrótce powróci, jeszcze za mojego życia. Mój pradziadek w to samo wierzył, więc co mi to może zaszkodzić? Otóż głoszę, iż to jest ostatnie pokolenie z kilku innych powodów. I teraz jeszcze pojawia się starszy zboru Reed. I to doskonale pasuje. Bóg nie mówi tylko do jednej osoby. Bóg mówi to samo, ale inspiruje różne punkty widzenia. To samo poselstwo widziane pod innym kątem i wszystko się zgadza. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy Jezus wkrótce wraca, to musicie uczęszczać do kościołów zielonoświątkowych, baptystycznych i innych, gdyż oni wierzą, że Jezus wkrótce powróci. Możemy powiedzieć, no, ale tam są inne fałszywe nauki. Wiem, ale nie ma chyba gorszej nauki niż być przygotowanym przez Boga do tego, aby ostrzec świat o powrocie Jezusa, a w to nie wierzyć. Myślę, że nad ludem Bożym sąd jest surowszy za to, że jest on nieprzygotowany, niż nad tymi, którzy tyle nie wiedzą. Jako Adwentyści Dnia Siódmego wszyscy wierzymy, że Bóg ma swoje owce także poza tą owczarnią. Czy wiecie, że w niebie będą nasi sąsiedzi? Może będzie ich więcej niż nas. A to z tego powodu, że możemy być czyimiś sąsiadami w niebie tylko wówczas, jeżeli będziemy gotowi. Planuję przyszłość nas wszystkich nie na tej planecie. Jedynym sposobem, aby ocalić, jest opuszczenie tej planety żywym. Tak samo jak na Tytaniku.